Dobra. Mentor. O. Ta, i to jest proste, bujamy tą imprezą. Najważniejsze, żeby się nie wbijać w leginsy od Mezo. To proste, dokładnie lecę z bitem. Nie ma opcji, że mam rurki, bo nie jestem hydraulikiem. I to jest proste, dokładnie, perfekcyjnie. Ja nie tańczę go-go, nawet na róże kanalizacyjnej. To jest proste, dokładnie, kanalizacyjnej róże. A jakiejś pięknej pani, to tam tutaj róże. I to jest proste, dokładnie, wbijam dalej i jadę wciąż. Tak z byłego stoku śmigam jak mój człowiek Rose. Okej, dokładnie, tak skumaj dalej na lajcie. Jestem różą na beton. To nie jest płytą w asfalcie. Cienkie spodnie, okej, dokładnie. Gadka jest piękna i śmigam zawsze tutaj na tych dźwiękach. Elo, mam spodnie, no i gminią wszystkie ziomy. Więc kupię ze spodenki, bo dostanę sponsori. Więc nośnie spodnie i nośnie się dumnie. Elo, elo, elo. Zmiana. Szyderca, ten sam temat, jasne spodnie. Yo, 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 yo. To jest szyderca, zawsze wchodzi na mi dobrze. Dajcie mi róże, bo jestem tu jak mały książę. I wiesz, daję tutaj dobrze, a za zwycięstwo na WBW dzięki stokrotne. Bo ja tutaj rzucam dobrze ze sceny. Szyderca jest tutaj kwiatem z tej sceny. I wiesz, rzucam dobre wersy. Nie przyszedłem w sztruksach, ale tu nawijam jak Tetris. Bo mogę słabych tu zmienić, mogę założyć dresy. Bo traktuję to jak trening, chociaż padam. Mogę rozpierdzielić, kiedy rzucam tutaj te rymy z tej sceny. Myśleli, że powtórkę z WBW możemy dać, lecz w walce o pas powiedzieliśmy pas. I dziś pojedziemy tutaj pokojowo, bo szyderca, mentor dają tu spoko słowo. I wiesz, w sumie weź to ustal, jesteśmy bitewni, że powinniśmy wpaść tutaj w bojówkę. To były pierwsze wejścia w temacie ciasne spodnie. Pora na starcie bez tematu. Także po 30 sekund. Mentor. Cia, cia. Ta, ta. Ta. Dobra, 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 dobra. Yo, okej, mogę mieć różę, no i sobie z nią idę. Ale nie ma żadnej opcji, że tu będę narcyzem. I to jest tak, dobra, wbijam, typie, sprawdzaj. Dalej to gadka, a słabych MC tutaj niszczę jak spłatka. To proste, okej, wbijam dalej, tak to widać. I na ich wolnym stylu już tu łamana łodyga. To jest tak, dobra, okej, dokładnie, więc lecimy. Jak wpadam, no to zawsze mam te rymy. Możemy śmigać tutaj w bojówkach, no i jest tutaj afera. Najważniejsze, żeby ziomek nie wpadać w bomberach. Śmigałeś w bomberach, śmigałeś w bomberach. Ziomeczku, pamiętam jaka to była afera. A my sobie nawijamy, dokładnie dobrze wiesz. Więc rzucamy te wokale, nie dbamy o swag. To nie dla nas, mamy ten spontan. I tak zjadamy tutaj każdego ziobla. Szyderca to mój człowiek, tu chowa. A nikt się przede mną tu nie chowa. Elo. I zmiana, ostatnie wyjście szyderca. Yo, 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 yo. Nie mamy swagu i my nawijamy kiepsko na mikrofonie prędzej. Bones pokocha jogurt newschoolowy. Ale rzucę to i tak prosto z głowy, no bo możecie to też rozkminić, ziomy. Jaka łodyga, wiesz, posłuchaj Mendo. Możemy tutaj zjeść razem koniczynkę jak Eldo. Chociaż kiedy razem wbijamy na bit, jestem jak Eldo, ale mam wyjątkowo mało za uszami. I kiedy wpadam, jadę zajebiście. Eldoka nam łóżka da dzisiaj na Wigilię. Ale wpadam, daję dobre pancze z mentorem. To się mogę tutaj podzielić opłatkiem, wiesz? W sumie mam tutaj dobre patrze. Kto tutaj rzuca najlepsze freestyle? Słabych MC wysyłamy w pistu. Więc zrób się hałas dla dwóch tegorocznych finalistów. Okej. Dobra, stańcie po swoich stronach. Zapytamy szybko publikę o pierwszy mini podsumowujący werdykt. Czy lepszy w tym wejściu w tej bitwie był dla was szyderca? Okej, czy może trochę lepiej spisał się mentor? Poczekajmy, bo on jest wysoki, zanim tam dźwięk dojdzie na górę, to trochę potrwa. Dobra,